Witam na kanale Smakowite Dania i zapraszam na pysznego kurczaka z winogronami duszonego w winie. Danie może być doskonałą propozycją na wykwintny obiad. Przygotowanie potrawy rozpoczynamy od doprawienia solą i białym pieprzem wcześniej umytych i osuszonych pałek z kurczaka. Następnie białą część oczyszczonego pora kroimy w plasterki, a obraną cebulę i jabłko kroimy w kostkę. Opłukane winogrona przekrawamy na pół i usuwamy z nich pestki. Na rozgrzanej patelni roztapiamy masło i podsmażamy porcję kurczaka. Dodajemy pokrojone jabłko i cebulę i wszystko chwilę smażymy. W trakcie smażenia kurczaka podlewamy białym winem Celebro i wszystko dusimy kilka minut pod przykryciem. Pod koniec duszenia dodajemy połówki winogron oraz pora. Wszystko razem mieszamy i dusimy jeszcze około 5 minut. Następnie kurczaka oraz całą zawartość patelni przekładamy do wysmarowanej tłuszczem żaroodpornej formy i będziemy zapiekać około 30 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza. Tak przygotowaną potrawę podajemy z ryżem oraz sałatką warzywną. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na stronę smakowitedania.blogspot.com.